Jesteśmy w Krakowie. Zaczynamy kręcić. Mamy spotkanie tutaj z królem Leszczyńskim i z generałem. Z generałem. Jest taka informacja rejestracyjna, że zaczniemy za chwilę. I ten scenariusz, który tutaj właściwie skonstruował pan generał Grudniewski. To będzie generał Grudniewski, oczywiście. Połowę spotkania, a potem mamy władze przejmą cywile, czyli połowę tej konferencji przejmują władze mundurowi, a potem postaramy się coś też dla, czyli wojskowi mówią dla cywili, a później odwrotnie, cywile mówią, a ponieważ potrzeba chwili jest taka, że wojsko jest na pierwszej linii, no to i ta kolejność jest chyba prawidłowa, prawda? Tym bardziej, że dysponują sztandarem i tak dalej, a Królestwo Polskie jeszcze tego się nie dorobiło. Także bardzo bym prosił panowie, żebyście się pogodzili tutaj kończyli, albo ogłosimy trochę przerwy i może jeszcze w przerwie coś załatwić. Ale krótka będzie przerwa. Pamiętajcie, bo musimy być zdyscyplinowani, bo nie wiedzą, o 18 skończyć. I ten czas mamy tak mądrze wyliczony, żeby później móc też coś jeszcze no, postanowić, tak? Żeby nie było tylko co robimy, a żeby jeszcze było jak robimy. Także ja reprezentuję tutaj, który jest generał, wszyscy znają, Jan Gustaw Grudniewski. No i Wojciech Edward Leszczyński, tak? Tu jest herb Grzymała, tak? Tu jest herb Wieniawa. I spotykamy się w takiej formule, no byśmy powiedzieli chyba właściwej, tak? W której nie mamy do siebie jakby, znaczy nie ma tego konkordatu, że wojsko nie wtrąca się w władze cywile, a cywile nie wtrącają się w wojska. Czyli mówimy tu o generalnie w zasadzie cywilnej kontroli nad wojskiem, a w NATO się to mówi współpraca cywilno-wojskowa, ale mamy takie inne terminologie, współpraca cywilno-wojskowa, warto zapamiętać to, WSC, oni lubią takie czyste rówki, współpraca cywilno-wojskowa, nie mówią o kontroli, tylko o współpracy. U nas się raczej mówi o kontroli, będziemy też się o tym mówić. A jeszcze chwilę, także głos przewodniczy tej pierwszej części, generalicja powiedzmy, tu zasiądzie, a my z boku się usadowimy, żeby też była jakby taka informacja, że tutaj jakaś cywilna współpraca no, to istnieje. Pana generała. Tak. To jest pan Duszek Nowak, ręce koleżą. Tam jest. To przyjechał z Warszawy. Także dajmy mu oklaski, bo to nie... Tak, to jest prezydent. Nie, 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 także drodzy państwo, ale święta masz? Wszystko? Już? Ale masz to uspiechę? Tak, tak. Lepiej on tam będzie, jak będzie. Tak, to. Już? O kurczę, zapomniałem tego słoika ogórka wziąć granatu. Żebyśmy przeświecili to jogę. Zdrowiam na razie. Zdrowiam na razie. Tak. A co możemy? Tak. Zacznij, bo na sekundkę. Bardzo proszę, się wszyscy powstań. Sztandar prowadzić. Baczność. Stawaj po jednemu. Za mną. Masz. Stój. Trójki. Twórz. Jego królewska moś. Pułkownik Stępień melduje sztandar, gotowy do szkolenia. Sztandar stoi w stanie. Brawo, zwrot! Prawo zwrot, w tył na lewo, ze mną marsz. Spocznij. Muszę usiąść. Chcieliśmy was wszystkich bardzo serdecznie przywitać, szczególnie ukłonić się
mundurom, a ten gest jako król ucałujemy sztandar, bo w naszej tradycji było bronić sztandaru. Sztandar był synonimem, że istniejemy, że istnieje naród, że istnieje król, że istnieje hetman. Na początku chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie przywitać i przedstawić naszą, dzisiaj stoimy akurat po lewej ręce, może przesuniemy się troszeczkę, prawą rękę w dzisiejszych czasach, czyli hetmana wielkiego koronnego Jana Gustawa Gliniewskiego. Bardzo krótki, tylko rys historyczny. Jest 16 lipca 2016 roku, Gdańsk-Oliwa, zakon pocysterski. Odbywa się sejm elekcyjny, drugi dzień, miał być jeszcze trzeci dzień był, ale w tym drugim dniu, tak jak tutaj nas było troszkę mniej wtedy, padło nagle, że musimy dzisiaj obrać króla. No i konsternacja, tak? No i po długich, długich jeszcze tutaj uchwałach, rozmowach i tak dalej padło na mnie i na żonę tutaj. I zostaliśmy nagle królem elektem i królową elekt, tak? Wydawałoby się sytuacja bardzo poważna. Dobrze, że jest, bo nikt jakby nie chce się po to schylić. Tradycja w Polsce jest, wszystko jest. No ale pierwsze, co trzeba zrobić, to pierwsze nominacje. A myśmy byli marszałkiem Sejmu Walnego i właściwie to nam wystarczało. I na drugi dzień, czyli 17 lipca 2016 roku, pojawia się w Gdańsku-Oliwie na tych obradach opatrznościowo, można powiedzieć z punktu widzenia dzisiejszego dnia, Jan Gustaw Grudniewski, generał polskich drużyn strzeleckich, opatrznościowe spotkanie. Przyjeżdża z prelekcją, z wykładem, między innymi mówiąc o totalnej obronie narodowej, bo jeszcze tej gminy obrony narodowej nie było. Widzimy tą opatrzność, bo biada tym, którzy nie potrafią rozczytać znaków opatrzności. Widzimy tą opatrzność, w związku z tym pierwsza nominacja jest takie, że ustępujemy z funkcji marszałka na zasadzie inkompatybiliów, no bo nie możemy być jako król marszałkiem Sejmu Walnego. Nominujemy na tą funkcję, to była pierwsza nominacja, Jaśnie Wielmożnego Jarosława Kierznikowicza, którego dzisiaj nie ma. Pana Kierznikowicza, którego dzisiaj nie ma, kazał wszystkich pozdrowić. Jarosława Floriana Kierznikowicza z Kaszów. I w następnej kolejności jest funkcja kanclerza wielkiego koronnego, Jaśnie Wielmożnego Cezarego Mefiotousty i hetmana wielkiego koronnego. Drodzy Państwo, proszę sobie policzyć, to jest 17 lipiec 2016 roku i tutaj wybór pada na Jana Gustawa Grudniewskiego, który przyjmuje tę funkcję. No, ktoś by dzisiaj mógł powiedzieć, że trochę rekonstruujemy Królestwo Polskie. Niech taki zostanie wśród niektórych głów, ale jednak widać, że jest jakaś łaska i Boża i jakaś opatrzność, która nas tutaj wszystkich przeprowadziła i was przeprowadziła i wszystkich tutaj bardzo serdecznie witam, moją żonę, panią generałową i wszystkich, pana Nabila Almanazi, no też się pojawią, nie będziemy o tym dzisiaj długo mówić, bo chciałbym tą pierwszą część zadedykować wam, żołnierzy i waszym rodzinom i w związku z tym pierwszą część tego spotkania, tej konferencji, jaki jest stan obronności Polski i Polaków, no przekazać jakby wprowadzenie generałowi. W trakcie tej współpracy sześcioletniej padła taka inicjatywa z naszej strony, będziemy mówić w liczbie mnogiej, żeby przynajmniej nie możemy uhonorować, uposażyć tych urzędników, prawda, którym nadajemy tytuły, ale możemy ich jakoś wyszczególnić no, pewnymi, byśmy powiedzieli, impoderabiliami, czy ewentualnie takimi oznakami swojej władzy. I taką oznaką władzy, drodzy Państwo, jest buława. Chcieliśmy wam tutaj pokazać to, co jest synonimem władzy i polecić wam, żebyście kupili książkę o hetmanach wielkich koronnych, że ten poczet hetmanów wielkich koronnych jest, no, byśmy powiedzieli, bardzo godny i przepiękny. Poczet hetmanów polskich. Oczywiście poczet też prymasów, poczet królów, ale my zaczynamy od pocztu hetmanów, bo co by znaczył król bez hetmanu? W tych wszystkich kategoriach władzy, władza żołnierska jest najważniejsza. Czyli to jest ważniejszy hetman niż król. Można powiedzieć, że w sytuacji wojny hetman jest królem. Czyli dzisiaj tu widzimy w tej sytuacji quasi-wojennej hetmana jako alter króla. I jakby się nieraz pomylicie i powiecie do hetmana królu, to chyba nie popełnicie jakiegoś faux pas, tak? Bo sytuacja jest trudna. Natomiast nam to nic nie ujmuje, bo jeżeli hetman wygra dla Polski Polskę, to my możemy wtedy królować, to jest logiczne, prawda? Także tu uroczyście chciałbym po prostu wręczyć tą buławę. Tu może zrobić zdjęcie, to bardzo proszę, hetmanie. Naprawdę dzisiaj dzień szczególny, 26, 27 listopada roku pańskiego 2022, Kraków, można powiedzieć parafia, parafia Bożego Ciała, miejsce Miodosytnia, dzisiaj Wawrzyńca, ulica Świętego Wawrzyńca, drodzy Państwo, i chciałem panu wręczyć
tą buławę, gdzie jest tutaj dedykacja nasza jako królewska. Że Lew XI Wojciech chyba pierwszy Reks Polonia wręcza władzę hetmańską hetmanowi wielkiemu koronnemu i w tym momencie już nie jest to nominacja, ale jest to desygnacja. Czyli od tego dnia dzisiaj hetman pełni urząd, dopóki mu sił starczy, bo u nas nie ma jakby emerytur. Czyli dopóki mu sił starczy, dopóki nie złoży się z urzędu, drodzy Państwo, chcielibyśmy, żebyście mieli szacunek do tej buławy, jako oznaki władzy hetmańskiej, takiej quasi królewskiej, i żeby generał zawsze z tą buławą występował publicznie, tak? Albo w formule, że ma to w ręce, albo w formule, że ma to na poduszce. To sygnalizuje. My kiedyś tam może dorobimy się berła, to jest przedsmak berła, bo to jest synonim też berła. Berła jako władzy sądzenia. Pamiętamy etymologię, najpierw to były buzdygany i tak dalej, skończyło się na buławie hetmańskiej. Także generale, wręczamy, gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę i... Ku chwale Boga i ojczyzny. I Królestwa Polskiego. Królestwa Polskiego. Dziękujemy wzajemnie. Oddajemy Panu głos. Królu, dziękuję, że byłem tak, że zostałem tak wyróżniony. Wyróżniony, uhonorowany. Tak. I czuję się, że ta buława no, będzie takim mocnym motorem do wprowadzenia w Polsce bezpieczeństwa i wprowadzenia gminnej samoobrony obywatelskiej, która jest sposobem na rozwiązania bezpieczeństwa Polski. Bezpieczeństwo Polski nie zabezpieczy wojsko. Na Ukrainie jest 750 tysięcy żołnierzy i w lepszym miejscu. My się usuniemy w cień. Tylko powiem, dokończymy, że mamy tytuł starszego kaprala podchorążego. Żeby też nie było, że jesteśmy bezmundurowi. Byliśmy rok po studiach w wojsku, najpierw w Jeleniej Górze, potem w Lęborku, więc nie wręczaliśmy jako totalny cywil, tylko w rezerwie starszy kapral podchorąży. Bardzo prosimy kontynuować. I do obrony Polski musi być zaangażowany cały naród. Bez tego nie osiągnie się bezpieczeństwa Polski. Tak jak w powstaniu styczniowym, że byliśmy blisko zwycięstwa nad Moskalem, także tak przy wprowadzeniu gminnej samorządy obywatelskiej też możemy być zwycięzcy wobec Moskala, a nawet i Niemiec. Dziękuję. Dziękuję. Pozwólcie, że pierwsze przeprowadzimy ceremonię wojskową. Mamy tutaj do wyróżnienia kilka osób. Już jako hetman. Tak, już jako hetman ja tutaj pełnokrwistą. Srebrnym Krzyżem Legionowym został wyróżniony pan generał Brygady Drużyn Strzeleckich Nowak Marian Zbigniew syn Stanisława. Znany w Polsce i za granicą uzdrowiciel i społecznik, pochodzący z rodziny o tradycjach niepodległościowych. Adiutanta potrzebuje. Jest jakiś ochotnik, adiutant? Sprawny? Słuchajcie, kto pomoże? Leszek, ty tam na Ukrainie walczyłeś i kto powalczy, trochę pomoże. To jeszcze trzeba pomóc, musi być adiutant. Z boku tam to jest. Panie generale, mam zaszczyt wyróżnić pana Srebrnym Krzyżem Legionowym, takim jakim marszałek Piłsudski oznaczał swoich legionistów. Chwała Boga i Cudzy, panie generale. Gratuluję. Z powagą majestatu królewskiego zatwierdzam tą nominację. Bardzo proszę. Panowie generałowie, zapraszamy tutaj za prezydium, żebyście wy też gratulowali. Pana też zapraszamy, żeby tam może usiąść. Kołosze. Tak?
również pani generał. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Tak jest. No przywitajmy pana generała Tyflera. Tu masz pani. Etui. Tak, no i to zapakuj. Teraz przystąpimy. Generał sobie już usiądzie na prezydium. Tutaj prosimy. To miejsce jest tak na środku. Na środku tylko tutaj. I to ostatnie zostawcie tutaj dla mnie. To jest zajęte. To jest zajęte i w środku. Teraz będą nominacje oficerskie. I oficerowie klękają, ale nazywani. Taka jest pozycja historyczna. Ci awansowani wystąp. Ustawić się z szeregu. Jeśli mam tutaj pani. Pułkownik Tutakiewicz. Jest obecny? Tak, ten pan. Podpułkownik Prączak. Podpułkownik Rusak. Jak nie ma, to pan jest. Tak? Jest. Dobrze. Więc ci, kto mogą klęknąć na prawe kolano, to klękną. Po komendzie do awansowania wystąp. Ale którzy nie mogą, no to na stojąco. Pan nie będzie. Pan major Reges. Tak, usadzić się jakoś tak w szyku. Pani major Kołoczek Katarzyna. Pani kapitan Więcek Maria. I pan chorąży Fryzlewicz Stefan. Z Kotyny Kłodzkiej. Dojechał? No jak nie dojechał, to zrobił. Nie ma tu krzyża, ale zwykle ja wyobraźmy sobie, że tam jest krzyż wirtualny. I my może będziemy wyczytywać, żeby generałowi pomóc, a wy państwo to odchodzi, jeżeli to nie będzie, no to będziemy odkładać dyplom. Trzeba będzie sprawdzić. Zapraszamy tutaj do przyjęcia nominacji pana podpułkownika Tutakiewicza Ryszarda. Nie możesz tym patrzeć. W imieniu Naczelnej Komendy nadaje się stopień pułkownika drużyn strzeleckich. Uchwalę Boga i Ojczyzny. Gratuluję. Więc nie grać kojarzów, kto nie może klęknąć, nie. Gratuluję. Panowie generałowie i dowódca pogratulować. Zapraszamy pana majora Trąbczaka Kazimierza. Do awansowania wystąp. I tu, ale nie klęka. Nie. Nie chcemy ryzykować. W imieniu Naczelnej Komendy nadaje się stopień podpułkownika drużyny strzeleckiej. Uchwalę się. Boga Jezusa, panie generale. Gratuluję. Mój pierwszy, bardzo ma. Spokojnie, spokojnie. Gratuluję. Zapraszamy pana majora Rusak Tadeusz. Też nie stoi. Ale to jest podpułkownik tutaj. Podpułkownik drużyny strzeleckiej. W imieniu Naczelnej Komendy nadaje się stopień podpułkownika drużyny strzeleckiej. Uchwalę Boga i Ojczyzny. Panie generale. Panie generale. Gratuluję. Wojsko ćwiczy. I jak taka uczestniczość, to by musiał od wczoraj ćwiczyć, albo od tygodnia. Dobrze, dziękuję. I przywitajmy oklaskami, bo ludzie odpromowani, a jednak to powinno działać. Zapraszamy pana kapitana nominowanego na majora. Ten stopień. Pana majora Redesa Mariana. Ze Szczecina. Ze Szczecina. I pan Redes jest
dowódca Szczecińskiego Batalionu PWS i jest króla, jest starostą... Premier, to jest nasz W imieniu naszej komendy nadaje się stopień majora drużyny strzeleckiej. Ku chwale Boga i Ojczyzny, panie generale. No pięknie, no, pięknie. Daleko pan zajdzie. No. Gratulacje. Zapraszamy panią. Mają Kołoczek Katarzyna. W imieniu naczelnej komendy nadaje się stopień majora drużyn strzeleckich. Uchwalę Boga i Ojczyzny, panie generale. No pięknie, to jest dobry kawałek. Zapraszamy panią Wiesek Marię, kapitana drużyn strzeleckich. Nie klękamy. W imieniu naczelnej komendy nadaje się stopień kapitana drużyny strzeleckiej. W imieniu Boga, chwała Ojcze, panie generale. Gratulujemy. Przywitamy panu, Zapraszamy. Ale nie ma. Chyba nie ma pana Fryzlewicza Stefana. Czy jest pan Fryzlewicz? Nie. To układamy jako jeden. Tak, tak. Bo to tyle chłopcy. Może już tam większość nie jest. Więc jeszcze mamy niezaległy awans. No jeszcze mamy jedno, to już nie dla generała. Poczekaj, powiedziałeś, że kapitan, ten żołnierz, kapitan od 14 roku szkoły Ukraińców na Ukrainie. Nie było, tylko chętni byli za Azowu, czyli ci głupowcy. Znaczy, no, nie do końca. Ale oni najdzielniej się sprawowali. Czyli wyszkoliłem Azow tak naprawdę w Mariupolu. Oddziały Azowa były szkolone przeze mnie. Także szkolenie się sprawdziło. Znaczy, bohaterstwo, którymi walczy się bardzo dobrze. Stawiali opór przeciwniko. Ale z tym, z tą propagandą głupowską, powstrzymujmy się. Nie chciałbym wypaczyć przez pryzmat wojny, na wojnę przez pryzmat historyczny Wołynia. To są dwie różne rzeczy. Panie kapitanie, pan miał pan awans, awansowany byłbym pan zalegle. Dokumenty później. Tak. Nie, dokumenty już dostał, tylko nie było okoliczności. W imieniu naszej komendy nadaje się stopień kapitana drużyn strzeleckich. Chwała Boga Jeszczyny, panie generale. No przywitajmy tego żołnierza. Teraz oddamy głos dowódcy Śląskiego. Końskie, tak? Tak, żebyście tam filmują. Stańcie tutaj w tamtej. Tam jest na prawo. Przodem do nas. To ja mam pan desport. Się Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu nadaje generałowi dywizji Janowi Gustawowi Grudniewskiego Krzyż Zwycięstwa. Podpisał prezes w Zgorzelcu pułkownik magister Ryszard Leberowski. No. Gratuluję. No jest to dla mnie zaszczyt. Gratuluję. Ale ja się... Gratulacje, panie żołnierzu. Dzięki. Gratulacje, panie generale. W takim razie to zapraszamy generała teraz, żeby oprócz tej części nominacyjnej, no teraz nam zapewnił tą część edukacyjną, czyli żeby była prelekcja na temat właśnie tą książki, która była tutaj sprowadzana.
pana, czyli na temat polskich drużyn strzeleckich, ale też przede wszystkim na temat koncepcji obronnej, czyli doktryny Brudnierskiego, tak żeśmy wtedy ją nazwali, czyli 17 lipca 2016 roku, czyli doktryna Brudnierskiego, czyli nie daj się zabić przede wszystkim, tak? Czyli doktryna obronna, czyli partyzantki ex ante, nie ex post, tylko ex ante. Nie chcemy za długiego wstępu robić. Może tu jeszcze jakiś generał przyjdzie. Ja się spróbuję przebrać, żebym miał tymi medalami. Drodzy Państwo, no to ja jeszcze tutaj zagaję. Sytuacja jest taka, że dla nas okupacja wiąże się z eksterminacją, dla nas Polaków, to już dajemy sobie sprawę. Czyli dla nas okupacja, czyli przegrana bitwa regularnej armii, którą oczywiście dzisiaj pan Duda, pan Kaczyński, pan Błaszczak, et consortes, Morawiecki et consortes, no i szef sztabu, który dzisiaj był zaproszony, ale nie dojechał. I na pewno się dajemy jakby żółtą kartkę panu szefowi sztabu Rajmundowi Andrzejczakowi. Drodzy Państwo, powinien tutaj przyjechać i przedstawić jakby doktrynę od strony armii regularnej, bo oni biorą sowite wynagrodzenia, są uposażeni przez naród polski, a na zaproszenie Sejmu Małopolskiego nie przybył. Czyli nie dowiecie się dzisiaj, jaka jest. Nawet gdyby powiedział, że nie może mówić, że to jest ściśle przez poufne, to by ta wizyta na pewno ubogaciła tutaj tą obecność i by się dowiedział w drugą stronę coś z naszej strony. Drodzy Państwo, liczenie na to, że wygramy wojnę regularną, to jest mit. Tak? 100 tysięczna armia nie wygra wojny regularnej. Czyli tą wojnę mamy jak banku przegraną. Chodzi o to, żeby nie było 8 milionów ofiar. Czyli przegrana wojna nie jest jeszcze nieszczęściem. Wyobraźmy sobie w czasie II wojny, nie wyobraźmy sobie tego, przyjmijmy do wiadomości, że w czasie II wojny światowej zginęło 60-70 tysięcy żołnierzy. I był to dramat. A zginęło 8 milionów cywili, w tym 3 miliony obywateli polskiej narodowości czy pochodzenia żydowskiego. I sami widzimy, jakie do dzisiaj są tego implikacje. Tak? Czyli jeszcze raz połóżmy na szali 60 tysięcy żołnierzy regularnych i 8 milionów, niektórzy mówią 12 milionów, my tu nie epatujemy. Uważamy, że to było 12, ale no między 8 a 12 milionów obywateli polskich zginęło. Czyli okupacja dla Polski była czymś strasznym. I my nie możemy, sami sobie zdajecie Państwo sprawę, zastępować ekspertów wojskowych i od wojskowości w formule jakby tej wyłączności, którą ma trzecia RP. Bo oni dzisiaj nami rządzą, ktoś by powiedział, kupują, rządzą, no mają władzę generalnie. Natomiast możemy się samoorganizować jako mieszkańcy tej ziemi, czyli tutaj na tej ziemi jesteśmy teraz na Małopolsce też zachodniej powiedzmy, jeszcze jest Małopolska wschodnia, ale tak jak pan mówił tutaj, nie będziemy dzisiaj tym epatować, jakby polityką, tylko mamy prawo się obronić. Prawo do obrony jest immanentnym prawem każdego człowieka. Prawo do obrony. Tak Pan Bóg stworzył wszystkie istoty żywe, że i roślinom, tak, mamy róże, która ma kolce, mamy zwierzęta, które mają rogi, mają jad. Każda istota ma czym się bronić. Pan Bóg tak to stworzył. Każdy ma czym się bronić. Tak samo człowiek. Człowiek ma przede wszystkim, czym się ma bronić człowiek? Przede wszystkim ma się bronić rozumem. Człowiek ma rozum i powinien się tym rozumem kierować, żeby się potrafić obronić. Stąd prawdopodobnie Państwo w domach macie zamki w drzwiach, macie jakieś zasłony, żaluzje i tak dalej, bo podprogowo wy się bronicie. Na razie przed agresją jakiegoś, no powiedzmy, kogoś, kto nagle wtargnie do domu, czy zakłóci mir domowy. Natomiast potrzebujemy trochę wyższej koncepcji, tutaj generał Brudnierski ją nam przedstawi, która nie jest koncepcją jakby skierowaną stricte do wojsk regularnych, czy do wojsk, tylko jest koncepcją skierowaną w części do samorządu, które powinny część budżetu przeznaczać na obronność. Dzisiaj jest taka sytuacja, że państwo ma wyłączność i w Konstytucji z 1997 roku, zresztą pan Błaszczak wczoraj na konferencji w Toruniu, był na konferencji, wczoraj skończyła się taka dwudniowa konferencja Kościół, a wojna i pokój. Wczoraj była taka konferencja w Toruniu u ojca Ryzyka. Tak? I wykład zrobił pan Błaszczak i co tam zawarł, żeby nie było. My czytamy takie wypowiedzi. Żeby nie przegrać wojny, musi być silne, co? Powiedział pan Błaszczak. Musi być silne państwo i wojsko. Państwo i wojsko. No dobrze, a jak państwo i wojsko nie jest silne, to co mamy? Bo o co chodzi w wojnie? No żeby ochronić ziemię i żeby ochronić cywili. No i teraz czy mamy taką pewność? Raczej nie.
Oddaję głos generałowi, żeby właśnie teraz nas wprowadził w tą swoją doktrynę autorską, doktrynę Dunieckiego, która naszym zdaniem